Ochotnicze straże pożarne wymagają wielkiego wsparcia. Stanowią równorzędne płuco systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Straż pożarna to obecnie najbardziej wielofunkcyjna służba w kraju. Jedynie 25% jej działalności stanowi gaszenie pożarów. Zdecydowana większość aktywności to reakcje na inne groźne zdarzenia. Wypadki komunikacyjne, klęski żywiołowe czy zagrożenia ekologiczne. Zostało przeznaczone środków 100 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. W tym zakresie do województwa świętokrzyskiego trafiło 5,5 miliona złotych. W dniach od 19 lutego do 2 marca gminy aplikowały o te środki. Zapotrzebowania składały jednostki ochotniczych straży pożarnych. Później nastąpiło rozstrzygnięcie, a 27 i 28 marca nastąpiło podpisanie umów u pani wojewody świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek. Kolejnym etapem będzie zakup tego sprzętu. Strażacy zostaną wyposażeni ze środków Funduszu Sprawiedliwości w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory. To realna pomoc m.in. dla ofiar wypadków drogowych. Strażacy ochotnicy często jako pierwsi niosą im pomoc. Na wsparcie sprzętowe ochotniczych straży pożarnych w powiecie ostrowieckim przeznaczone zostanie blisko 280 tysięcy złotych. Takie środki z pewnością wzbogacą niezwykle pożyteczne działania, które prowadzą ochotnicze straże pożarne, aby doprowadzać do zrównoważenia w możliwościach wykorzystania sprzętu, żeby nie było sytuacji takich, jakie były w przeszłości. Kto jest bliżej jakichś stanowisk w ochotniczych strażach pożarnych albo ma swego rodzaju poparcie, żeby z tego korzystał poprzez uzyskanie większych możliwości sprzętowych. Nam zależało na tym, aby poszczególne gminy, poszczególne ochotnicze straże pożarne, my po raz pierwszy realizujemy ten program, ale z nadzieją na przyszłość, żeby ich możliwości działania, ich standardy w wyposażeniu były coraz bardziej zbliżone i z tego bardzo się cieszymy, bo raz, że potwierdziło to nasze przypuszczenia, a dwa, też jest to wskazanie na przyszłość, jak dalej realizować ten program. Do jednostek w województwie świętokrzyskim trafi w sumie ponad 5,5 miliona złotych. Fundusz Sprawiedliwości działa od września 2017 roku. Rozporządza pieniędzmi zasądzonymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które będą mogły pomagać poszkodowanym, tak aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie.